Witam wszystkich serdecznie. Spróbujemy dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy antykoncepcja niszczy miłość małżeńską. Nazywam się Barbara Jasińska, jestem położną, instruktorem systemu modelu Creighton. Zacznijmy od początku, bo początkiem było dzieło stworzenia Boga, nie antykoncepcja. Czyli prosto słowa zaczerpnięte z Biblii. I stworzył Bóg ludzi. Na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I błogosławił im, mówiąc: bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Czy Bóg w swoich założeniach dzieła stworzenia pomylił się? Stworzył dzieło niekompletne człowieka? Chyba nie, ponieważ stworzył dzieło na swój obraz, na obraz Boży. Nie ma pomyłki. To człowiek coś pomylił. Małżeństwo, składając przysięgę, ofiaruje siebie i składa przyrzeczenie, że ich miłość będzie dobrowolna, wierna, trwała i otwarta na życie. I jakkolwiek pary małżeńskie akceptują wszystkie te warunki, przysięgi, to największy kłopot mają z otwartością na życie. I jeżeli w tym aspekcie nie w pełni akceptują otwartość na życie i mówią: tak, owszem, będziemy otwarci na życie, poza tymi momentami w naszym życiu, kiedy nie będziemy chcieli poczęcia dziecka i będziemy stosować antykoncepcję. To tak, jakby również w przyrzeczeniu swoim małżeńskim mówili, że owszem, będę tobie wierna, poza tymi momentami, kiedy będę cię zdradzać. Nasz związek będzie trwały, dopóki zabezpieczysz nam godziwy status społeczny. Będę dobrowolnie oddana tobie, ale poza pewnymi wyjątkami. Czy coś jest fałszywego w przysiędze małżeńskiej, że nie chcemy ją akceptować do końca, że chcemy ją interpretować na swój własny sposób? Czy ciągle musimy negować to doskonałe dzieło stwórcze i wszystko to, co dla niego zostało stworzone? Mentalność antykoncepcyjna to coś, co spacza wszystkie argumenty i obszary, motywacje, słowa, tam, gdzie się wkrada fałsz, w słowie miłość. Czym jest miłość w mentalności antykoncepcyjnej? To dawanie siebie w miłości zostało zastąpione pragnieniem użycia. To ciągłe poszukiwanie doznań cielesnych, sprawiania sobie przyjemności, zaspokajania własnych potrzeb i życia wygodnie. Seks jest czymś niedoskonałym, czymś, co musimy negować, czymś, co jest niedobre. Nie, przecież to jest dzieło stwórcze Boga. Ono nie jest niczym złym. Ale jeżeli zostaje oddzielony od Bożego planu stwórczego, jest zaprzeczeniem czystości małżeńskiej. Nie stanowi on środka wyrażania miłości małżeńskiej, lecz raczej służy jako środek do zaspokajania czysto fizycznego. Czym jest czystość małżeńska? Nie należy ją mylić z abstynencją od kontaktów seksualnych, genitalnych, czysto genitalnych. Abstynencja to rzeczywiście czasowa, nie korzystanie z kontaktów genitalnych, natomiast czystość małżeńska
to, co czynimy z naszą seksualnością, nie tylko w tym, co czynimy, ale jak ją pojmujemy. I w mentalności antykoncepcyjnej również spaczone jest słowo dziecko, które postrzegane jest jako niechciany środek uboczny, nieodpowiedzialnego kontaktu podjętego bez należytego zabezpieczenia, bądź jako przedmiot, zabawka, mająca służyć do zaspokojenia własnych potrzeb. Chęć posiadania, kłopot, a przecież dziecko ma być ogromnym darem. Nie ma być następnym elementem stanu posiadania. W słowie chcemy dziecko, chcemy posiadać dziecko, już jest fałsz. Już jest pewne zakłamanie, które czyni to dziecko jakby odpowiedzialnym za nasze szczęście, a ono ma być darem. Mamy go przyjąć jako dar. Nie traktować go właśnie w cudzysłowie jako skutek uboczny, który przytrafił nam się, bo nieodpowiednio, niewłaściwie postępowaliśmy, czyli wyłączamy się z odpowiedzialności za nie. Czy antykoncepcja jest wolnością w swoich założeniach, bo tym miała być rzeczywiście? Człowiek, wymyślając środki antykoncepcyjne, zakładał, że ona stworzy ogromny obszar wolności dla człowieka. Antykoncepcja sprawia, że małżonkowie są zawsze dla siebie dostępni seksualnie. W tym postrzegają wolność. Nie muszą myśleć, rozmawiać na temat swojej płodności. Mają więcej czasu dla siebie i na zapewnienie sobie przyjemności. Wydawałoby się, że nic w tym złego. A antykoncepcja czyni ich odpowiedzialnymi, bowiem jeśli się nie dopasują, mogą się rozstać bez krzywdy dla kogokolwiek. Seksualność skupia się głównie na narządach rozrodczych. Antykoncepcja dodatkowo wzmacnia aspekt erotyczny i fizyczny ludzkiej płciowości, co prowadzi do dehumanizacji psychicznej, duchowej, deprawacji. Oszustwo pojmowania samego kontaktu genitalnego jako gwarancji udanego związku małżeńskiego, co promuje współczesny świat bardzo mocno w pismach, w filmie, właściwie wszędzie. Udany związek to przede wszystkim z dużymi doznaniami sfery seksualnej, ale czysto fizycznej, genitalnej. Nieakceptowanie współmałżonka w całości jako osoby. Kocham cię, ale nie zawsze akceptuję twoją płodności. Płodność traktowana jako choroba, z którą trzeba walczyć, niszczyć. Przecież środki antykoncepcyjne przepisuje lekarz, który powinien leczyć choroby, a on leczy coś, co jest zdrowiem, co jest pełnią ludzkiego organizmu. Płodność jest częścią człowieka. Nie żyjemy tylko po to, żeby rodzić dzieci, mówią ludzie tak zwani wolni, którzy mówią, że nie sposób, cytuję słowa, urodzić, ale trzeba je wychować. Ale kto czyni nas bezrozumnymi istotami, którzy mają tylko ulegać własnym popędom? Czy Bóg, dając nam płodność, mówił, że powiedział, nie dał nam rozumu, żebyśmy mogli z niej umiejętnie korzystać? Nie. Co nasz błogosławiony Jan Paweł II powiedział o wolności? W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Więc jeżeli jesteśmy wolni i dążymy do dobra, ale to dobro nasze zabiera wolność innej istoty, mało zabiera życie tej innej istoty, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni wolni?
Mówi się, że Kościół niepotrzebnie się wtrąca w życie człowieka, że zabiera im wolność, że jest nadmiernie wymagający. Czym jest Kościół? Kościół to nie instytucja. Kościół broni prawa ustanowionego przez Stwórcę. I po kolei instytucje Kościoła, które natchnienie instytucjom Ducha Świętego przemawiały i broniły praw człowieka. One nie zabierają wolności, ale bronią praw człowieka. Stanowisko Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II brzmiało mniej więcej tak. Należy więc roztropnie informować ludzi o postępach nauki, badaniach nad metodami, w których małżonkowie mogą znaleźć pomoc przy regulacji poczęć, a których pewność została dostatecznie dowiedziona i zgodna z porządkiem moralnym. I dalej kardynał Karol Wojtyła, będąc jeszcze kardynałem w roku 1969, powiedział: pozostawione samym sobie, większość małżeństw utkwi w trudnościach. Bez kompetentnej pomocy narażone są na ryzyko utraty wiary w Boga i stania się niewolnikami nierozwiązywalnych i beznadziejnych moralnych konfliktów. Były to prorocze słowa, tak jak prorocze słowa wypowiedział Paweł VI, ustanawiając encyklikę Humanae Vitae 25 lipca 1968. Ta encyklika nic nie nakazuje, ona tylko porządkuje kwestię miłości małżeńskiej, która została od początku ustanowiona, a Kościół próbuje przez całe lata istnienia ją porządkować. Określa miłość małżeńską jako miłość ludzką. Miłość, która nie jest tylko zmysłowa, ale i duchowa. Nie można tego oddzielać. Jeżeli oddzielimy miłość zmysłową od duchowej, to ona nie będzie ludzka, ona będzie tylko instynktowna, kierująca się popędem fizycznym. Miłość pełna, i tu cytuję słowa z encykliki, jest to szczególna forma przyjaźni osób, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko. Dar z siebie pełny, również w niepłodnej fazie cyklu. To, co jaką największą szkodę wyrządził sobie sam człowiek, to ubezpłodnienie aktu małżeńskiego. Miłość powinna być wierna i wyłączna, nie podlega to dyskusji. Jeżeli małżonkowie nie rozwijają się, to łamią tą ogromną wartość. I miłość powinna być płodna, ma być płodna. Ubezpłodniony akt małżeński staje się jałowy w aspekcie budowania więzi. To, co już zostało wielokrotnie udowodnione, czynione różne badania, że właśnie większość rozwodów jest właśnie tam, gdzie stosowana jest antykoncepcja. Te rewolucyjne spostrzeżenia i zapisy Kościoła w encyklice Humanae Vitae wcale nie spotkały się w ówczesnym świecie, ale i również do dzisiaj, z aprobatą. Sprzeciw zrodził się z odrzucenia wizji małżeństwa zaprezentowanej w encyklice jako nadmiernie wymagającej. I konsekwencje tej źle pojętej wolności, która pociągnęła człowieka do stworzenia coraz więcej środków, żeby niszczyć, żeby ubezpładniać, przyniosła zaskakujące złe konsekwencje. Przewidział to właśnie Paweł VI w swojej encyklice, że jeżeli człowiek nie wróci do korzeni, nie będzie szanował płodności, to wzrośnie i wzrosła liczba rozwodów, że pojawi się przemoc w rodzinie i pojawiła się przemoc w rodzinie,
że wzrośnie liczba zachorowań na przeróżne choroby. Pojawiła się choroba AIDS, choroby weneryczne, wirus HPV odpowiedzialny za raka szyjki macicy. To są choroby, o których wiemy coraz więcej, a przenoszone są drogą płciową. Zapobieganie tym chorobom, po prostu czystość. Czystość przedmałżeńska, małżeńska, to jest największa profilaktyka. Wolność seksualna doprowadziła do większego odsetku niepożądanych ciąż, a w konsekwencji do aborcji. Wzrost uzależnień od narkotyków, alkoholu. Człowiek w swojej psychice, w swojej wewnętrznej potrzebie poszukuje cały czas. Jeżeli cały czas ulega tylko dążeniu zaspokajania potrzeb czysto zewnętrznych, ucieka się do coraz większych form, coraz gorszych, coraz bardziej destrukcyjnych form uzależnień. Pojawia się coraz więcej samobójstw wśród nieletnich. Pojawiają się depresje seksualne, psychiczne, znęcanie się nad dziećmi. Polityka państw zmierzająca do ograniczenia liczby urodzeń. Rodzina traci swoją jedność. I pojawia się pytanie, dyskusje, dewagacje, żeby troszeczkę ukryć odpowiedzialność za użycie środków antykoncepcyjnych, od kiedy liczy się początek ludzkiego życia. Znak równości odpowiedzialność, czyli od kiedy ponosimy odpowiedzialność za ludzkie życie. Czy wszyscy tutaj obecni, słuchający, mogą powiedzieć, że byliby, gdyby nie początkiem ich życia było połączenie komórek, gamet, matki, ojca. Mamy wszystkich rodziców swoich. Plemnika i komórki jajowej. Czy dalsza droga byłaby możliwa rozwoju, gdyby nie było właśnie tego początku? Przeciwnicy broniący, w cudzysłowie, moralność dopuszczania środków antykoncepcyjnych, postrzegają i próbują tą drogę wydłużyć, odraczając jakby odpowiedzialność za początek ludzkiego życia, traktując początek ludzkiego życia tylko jako zlepek komórek. Dlaczego etyka katolicka nie akceptuje antykoncepcji? Co kryje się w słowie antykoncepcja? Antykoncepcja, koncepcja poczęcia, czyli przeciw poczęciu. I bardzo często mylnie pary małżeńskie postrzegają, że jeżeli stosując środek tak zwany bezpieczny nie doprowadzi do poczęcia dziecka, to ja jestem czysta, czysty, bo tu jest odpowiedzialność wspólna, małżeńska. To nie jest tak, że kobieta przyjmuje środek, a mężczyzna jest zupełnie od tego odizolowany. Nieprawda. To jest wspólna płodność małżeńska. Oboje jesteśmy za to odpowiedzialni. Jak działają środki antykoncepcyjne? Na trzech poziomach. A pierwszym, takim głównym, najważniejszym, to, co nie da się ukryć w żadnym człowieku i tylko my osobiście, rozeznając się z własnym duchem, możemy rozpoznać, czy myśl w ogóle przeciw poczęciu jest czysta. Pozbawia mnie tak zwanych wyrzutów. Mówię tak zwanych, bo ludzie chcą interpretować i naginać również wiarę na swój sposób. Drugi, czyli w tym pierwszym poziomie, jeżeli samo myślenie jest przeciw poczęciu, to już to działa przeciw życiu. Jest złem. Drugi poziom oznacza działanie na poczęte życie od momentu zapłodnienia do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce macicy. To jest cała ta droga. No i odpowiedzialność i próba interpretacji, kiedy zaczyna się właściwie to ludzkie życie i kiedy rzeczywiście nie jesteśmy już odpowiedzialni, że zniszczyliśmy to ludzkie życie. I trzeci poziom odpowiedzialności oznacza różnego rodzaju działania już na zagnieżdżoną w śluzówce jamy macicy istotę ludzką,
czysto działania aborcyjne. Głupie słowo mi się wkradło, czysto. Działania po prostu aborcyjne. Jak myślicie, czy na którymkolwiek poziomie ta odpowiedzialność jest mniejsza? Co mówią autorytety naukowe na temat początku życia ludzkiego? Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamet matczyny i ojcowskiej, daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka. Tak powiedział doktor nadzwyczajnej medycyny Antoni Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego imienia Czerwiakowskiego w Krakowie, specjalista regionalny do spraw położnictwa i ginekologii województwa małopolskiego. I jeszcze jeden autorytet naukowy w Polsce, profesor doktor habilitowany medycyny Bogdan Hazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek. Troszeczkę wiedzy anatomicznej, biologii. Jak zaczyna się droga wzrastania od momentu poczęcia, zapłodnienia. Zostaje uwolniona komórka jajowa z jajnika, przechwytywana przez szczępki jajowodu i w bańce jajowodu, jeżeli dotrą tutaj plemniki w dniach płodnych, czyli w momencie, kiedy znajdzie się tutaj komórka jajowa, zostaje połączenie, zapłodnienie, początek życia. Następna wędrówka to podziały, aż w ciągu 5 dni, a średnio 7-8 dni potrzeba tej młodej istocie, żeby zagnieździć się w wyściółce macicy. I znowu pytanie. Jeśli działania antykoncepcyjne przeciw poczęciu, przeciw życiu, na jakiejkolwiek z tej drogi mają działanie swoje, czy jest to mniejsza, większa odpowiedzialność, jak to liczyć? Czy tutaj to jestem odpowiedzialna za aborcję, bo już się rozwija dziecko? Czy tutaj, jak się pocznie dziecko, to nie dopuści to, środek antykoncepcyjny nie dopuści do prawidłowego jego rozwoju, to jestem mniej odpowiedzialna? Jesteśmy mniej odpowiedzialni? Na ile można ufać poszczególnym rodzajom antykoncepcji, jakie są ich skutki uboczne, bo codziennie prawie że namiętnie reklamy i w radiu, i w telewizji, mnóstwo ulotek przekazuje informacje, że antykoncepcja jest fajna, ona jest zdrowa, ona w zasadzie jest bezpieczna. To nie są te środki, które były kiedyś produkowane, że w tej chwili no, jest taki poziom wiedzy, nauki, że naprawdę bez szkody dla organizmu można je stosować. Wypisałam najbardziej popularne, żeby wgłębiać się we wszystkie środki. Szkoda na to czasu. Myślę, że sama idea przykazania, jak działa środek antykoncepcyjny, wystarczy. Ja nie mam na celu reklamowania środków antykoncepcyjnych, żeby każda kobieta dopasowała dla siebie, bo taką reklamę też widziałam kiedyś, że każda kobieta powinna dopasować do swojej indywidualnej postawy, nie wiem, potrzeb, jakiś środek antykoncepcyjny. Najbardziej popularne, myślę, są pigułki antykoncepcyjne, hormonalne i to przepisywane bezkarnie już nawet młodym dziewczętom, bardzo młodym. Bardzo często ta odpowiedzialność również spada niestety na rodziców, ponieważ młodociani lekarze nie mogą przepisać młodocianym żadnych leków, a już na pewno środków antykoncepcyjnych, więc one przychodzą po prostu z rodzicami do tych gabinetów. Jak działa pigułka antykoncepcyjna i przez wielu
traktowana jako bezpieczny moralnie środek, ponieważ nie dopuszcza do poczęcia. Wykorzystują one kilka mechanizmów dla zapobiegania ciąży. Syntetyczne hormony zatrzymują owulację, zagęszczają śluz szyjkowy oraz mają wpływ na endometrium. Ale badania dowodzą, że jest możliwe poczęcie przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych. I jeżeli są uruchomione te mechanizmy, to środek hormonalny spowalnia na przykład rzęsek w jajowodach, ograniczając drogę dojścia zapłodnionej komórki jajowej do wyściółki macicy i zagnieżdżenia się tam, żeby bezpiecznie rozwijać się. Dochodzi do obumarcia bądź rozwoju ciąży pozamacicznej. Mogą z błędów pewnych w przyjmowania środków hormonalnych antykoncepcyjnych może dojść do poczęcia i bardzo wczesnego poronienia, ponieważ takie życie nie ma możliwości rozwoju. A skutkami ubocznymi dla organizmu kobiety to podwyższone ryzyko takich chorób jak zawał serca, choroba zakrzepowa, rak wątroby, rak piersi, schorzenia woreczka żółciowego, bóle głowy, ciąża pozamaciczna, przerost wagi, depresja, drożdżyce. To nie jest myślone, bo wystarczy przeczytać jakąkolwiek ulotkę dołączoną do środków antykoncepcyjnych, gdzie maczkiem jest wypisana cała plejada konsekwencji. Oczywiście przekonuje się kobiety, że jeżeli regularnie uczęszczają, podlegają badaniom, to nic im nie zagraża. Drugim takim bardzo popularnym środkiem antykoncepcyjnym są prezerwatywy, najczęściej stosowane również przez młodocianych, ale obarczone największym stopniem zawodu, jeśli chodzi o skuteczność antykoncepcyjną i zabezpieczenia niestety przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, co często poddaje się, że one właśnie mają zabezpieczać, że to jest tak zwany, wciska się młodocianym, bezpieczny seks przy użyciu prezerwatywy. Dowiedziono, że programy całe edukacyjne, seksualne na temat prawidłowego użycia w prezerwatyw wcale nie zmniejszyła odsetek niechcianych, niepożądanych ciąż, wręcz przeciwnie, zwiększyła. W moim rozumieniu to jest takie jakby społeczne przyzwolenie. Jeżeli uczymy was, to znaczy, że wolno, otwieramy drogę. W takim kierunku działa ta wyzwolona edukacja seksualna. Zamiast wpajać wartości inne, głębokie, budujące rozwój dzieci, młodzieży, chce się je wyedukować w tej sferze. Dla mnie osobiście jest to uwłaczające godności ludzkiej, sprowadzania ich tylko do odbiorcy cały czas doznań, a wręcz traktującego człowieka, młodego chłopca czy dziewczynkę, jako nieradzącego sobie z emocjami czy popędami seksualnymi. Następnym takim najbardziej popularnym środkiem antykoncepcyjnym jest wkładka wewnątrzmaciczna. W tej chwili pojawiła się również wkładka hormonalna. Są różne wkładki, rodzaje wkładek i one głównie mają te zwykłe, powiedzmy, wkładki nie dopuścić do, jeżeli nawet dojdzie do poczęcia, do rozwoju poczętego życia, do zagnieżdżenia się w wyściółce błony śluzowej. Natomiast wkładka hormonalna działa na zagęszczenie śluzu, na endometrium,
utrzymuje jakby płodność kobiety, co często podaje się jako duży plus. Dochodzi do owulacji, ale nigdy nie może dojść do poczęcia. Moje pytanie, to dlaczego są czynione dodatkowe zabezpieczenia? Czy nie wystarczyłby zagęszczony śluz? Dlaczego zniszczona jest wyściółka macicy? Te kobiety wręcz mówią, że one mają wtedy idealne życie, ponieważ nie miesiączkują, nie mają kłopotu co miesiąc. Wiadomo, że złuszczenie endometrium comiesięczne jest konsekwencją odłożenia poczęcia. Nie ma poczętego życia i cykl rozpoczyna się na nowo. Na nowo przygotowuje się organizm kobiety do poczęcia, do przyjęcia następnego życia. Jeżeli w przypadku zastosowania wkładki hormonalnej ta wyściółka nigdy nie jest rozbudowana, nie przygotowana na poczęte życie, to w założeniu według mnie to poczęte życie jest taka możliwość, może zaistnieć, ale nie ma szans rozwoju, bo nie ma po prostu gdzie. Bardzo popularna w ostatnimi czasy tabletka dzień po, czyli znowu tak w cudzysłowie odpowiedzialne zachowanie, coś nam się stało, na przykład pękła prezerwatywa, no więc dodatkowo się zabezpieczymy, przyjmując środek hormonalny, oczywiście kobieta. Jest to bardzo duża dawka hormonów, porównywalna z 30-krotną dawką hormonów w tabletce, która no jest na pewno dużą bombą hormonalną dla organizmu. I również przemyca się informację, że ta tabletka nie niszczy życia, a jeżeli dojdzie do poczęcia, to wręcz go wzmacnia. Dokładne objaśnienia temu przeczą. Antykoncepcja jest prostą drogą do aborcji, ponieważ już w mentalności i w założeniach zakłada, że nie może dojść do poczęcia, więc jeżeli jest środek zawodny, to po prostu najczęściej dochodzi do aborcji, czyli aborcyjny charakter współczesnej antykoncepcji jako taki w działaniu, aborcja jako konsekwencja nieskutecznej antykoncepcji. Tak naprawdę antykoncepcja i aborcja są ze sobą nierozłącznie związane. Tam, gdzie jest największa liczba aborcji, istnieje najczęściej stosowana antykoncepcja. Antykoncepcja i aborcja to po prostu potężny biznes. Z pełną odpowiedzialnością mówię, że na nas, kobietach, świat farmaceutyczny, przemysł farmaceutyczny zarabia największe pieniądze i to od najmłodszego wieku. Pojawia się następny problem jako konsekwencja wprowadzenia tak zwanej wolności seksualnej, wprowadzenia antykoncepcji, niepłodność. Mieliśmy regulować to, stworzyć idealne społeczeństwo, wolne, szczęśliwe. Pojawia się następny problem, niepłodność. Czasami przewrotnie mówię, zaraz, to nie jest problemem mnogość dzieci, tylko brak potomstwa. Tak na co dzień mam również z tym do czynienia. I znowu. Ta mentalność i myślenie antykoncepcyjne doprowadziło do spaczenia idei pomocy parom niepłodnym. Celem wszystkich lekarzy jest pomóc niepłodnej parze. To jest dobro, prawda? I często nawet mi osobiście zadawane jest takie pytanie, co jest złego w tym, że rodzice chcą posiadać dziecko? Nic. Oprócz tego, że chcą posiadać, czyli jest tutaj już w pewnym stopniu egoizm, to nie jest stan posiadany następny, zaspokojenie następnego kaprysu, tylko dobro i dar, który jest nam dany. Jeżeli przez ileś lat negujemy tą swoją płodność, ponieważ chcemy piąć się po poszczególnych szczeblach, najpierw edukacji, potem
sukcesów zawodowych, osiągnięcie pewnego statusu majątkowego, a potem na tupnięcie nogi, my chcemy dziecko. No niestety natura się czasami takiemu myśleniu sprzeciwia. I pojawiły się właściwie dwie wizje rozwiązywania tego problemu. Czy na drodze sztucznej, czyli przeskakując problem, bo najczęściej taka para małżeńska również nie ma czasu. Nie ma czasu, nie chciałabym generalizować problemu, nie obrażając nikogo, bo sama pracuję z takimi parami, ale nie generalizuję, że wszyscy odkładają to poczęcie na długie, długie lata. Ale pojawia się również taki problem, że rzeczywiście tak jest. I jeżeli na za wszelką cenę chce para małżeńska osiągnąć poczęcie, często ucieka się do technik sztucznych, które nazywane są bypassem, czyli przeskoczeniem problemu. Nie ma problemu zdrowotnego, przeskakujemy i w sposób sztuczny. Co za problem w sposób sztuczny, laboratoryjny, poziom wiedzy, nauki jest na takim poziomie, że można to osiągnąć. Szczepimy do macicy i dziecko będzie się rozwijać. Czy rozwiązujemy problem od początku w sposób etyczny, czyli głównie polegamy na i robimy działania w kierunku zdrowia małżonków, czyli rozwiązujemy problem autentycznie medyczny. Czy w przypadku sztucznych technik wspomaganego rozrodu życie nie dla wszystkich dzieci, ponieważ niestety sukces to nie ja wymyśliłam, to autorytety i to, które również pracowały w tej dziedzinie, potwierdzają, że żeby był większy sukces osiągnięcia urodzenia dziecka z procedury in vitro, trzeba doprowadzić do wytworzenia drogą laboratoryjną wielu zarodków. Badania mówią 6-8. Ja ze swojego doświadczenia, rodzice to powtarzają, te liczby są przerażające. Nie chciałabym tego powtarzać, ale po prostu to mnie przeraża. Jest w tym pewne kłamstwo, jest fałsz i nie dopuszcza się do możliwości zaistnienia tych dzieci wszystkich. Wybiera się, jest selekcja, jest wybór najlepszego gatunku. Na jakiej zasadzie? Człowiek decyduje o tym, że najlepszy, brzydkie słowo, materiał ludzki nadaje się, a inny nie nadaje się, bądź w ogóle nie powinien istnieć, a jeszcze inny po prostu zamrozimy. Czy od początku odnosimy się po prostu z godnością do każdego ludzkiego życia i chronimy je? Wszystkie sztuczne techniki rodzą brak szacunku do aktu małżeńskiego. Są to wszystkie działania głęboko odhumanizowane. W przypadku rozwiązywania w sposób etyczny jest od początku szacunek do aktu małżeńskiego, również na poziomie badań, na poziomie leczenia. W tych wszystkich procedurach, w procesie leczniczym uczestniczą małżonkowie. Jeśli nawet uda się osiągnąć ciążę z procedury in vitro czy innych procedur sztucznych, to tak naprawdę kobieta zostaje bez rozwiązania problemu. Zostaje chora po prostu. Czy powinno iść to w drodze prawdziwej diagnostyki i leczenia? I tak najpierw było in vitro, ale właśnie pojawił się człowiek w świecie nazwiskiem profesor Hilgers w tej chwili. Wtedy to był młodziutki lekarz medycyny, który akurat ukończył studia i zachwycił się po prostu encykliką Pawła VI. Zbiegły się te wydarzenia. To były lata 60., czyli jakby cały przemysł farmaceutyczny rozwijał się w kierunku antykoncepcji, później procedur in vitro.
Natomiast jeżeli chodzi o prawdziwą medycynę leczącą niepłodność i problemy małżeńskie, to jest po prostu ogromna przepaść. Profesor Hilgers prowadził badania około 30 lat i utworzył wraz z swoim całym zespołem badawczym naukę na protechnologii, czyli krótko mówiąc, w języku polskim to jest naturalne wspomaganie, jeszcze raz, jest to wspomaganie naturalnej prokreacji, żeby nie mylić właśnie z naturalnym wspomaganiem, co często odbiorca myśli, że to jakieś ziółka czy coś takiego. Nie, to jest mocna medycyna oparta na największych osiągnięciach w zakresie ginekologii, chirurgii, endokrynologii, dietetyki, czyli doprowadzenia do takiego stanu zdrowia, żeby mogło dojść do naturalnego poczęcia, krótko mówiąc, w łożu małżeńskim, nie inaczej. Znana postać błogosławionego Jana Pawła II, czyli znowu asystencja i taka troska Kościoła. Tam, gdzie jest dobro, gdzie jest prawda, tam pojawia się Kościół, co zarzucane jest w dzisiejszym świecie, dlaczego Kościół się miesza, a co ma robić? Przecież Kościół musi stać w obronie dobra, a dobrem niezbywalnym jest szczęście każdej jednostki ludzkiej. Uścisk dłoni profesora Hilgersa po wydaniu jego dzieła na temat naprotechnologii. I nasz europejski dyrektor, dr Phil Boyle, jego znamienne słowa, że dziecko ma być owocem miłości, a nie ciężkiej pracy. Nie może być produktem technik laboratoryjnych. Ono ma rodzić się w uścisku więzi małżeńskiej. Na czym polega fenomen tej nauki? Ano na tym, że jest dogłębna diagnostyka oparta na obserwacji ludzkiego ciała, kobiecej płodności, zapisywaniu biomarkerów płodności na karcie obserwacji, gdzie dokładnie jest rozpoznawany problem medyczny i później planowane leczenie. Te obserwacje, które prowadzone są pod kierunkiem instruktora systemu Creighton, tak się nazywa ten system obserwacji, towarzyszy od początku do końca, czyli od momentu rozpoznania problemu, wdrożenia leczenia, doprowadzenia do prawidłowych zapisów, czyli poprawy stanu zdrowia, do doprowadzenia do naturalnego poczęcia i później towarzyszy również ta troska w trakcie rozwoju dziecka w sposób naturalny. Przykłady kart, gdzie istnieje problem, on jest bardzo widoczny. W tym przypadku jest bardzo ubogi śluz, który nie pozwala na poczęcie dziecka. Tu jest bardzo krótka faza poowulacyjna, która nie ma możliwości, żeby dziecko zdążyło się zagnieździć w wyściółce macicy, zostanie szybko poronione. Mama nawet się nie dowie, że poczęło się jej w jej łonie życie. Z tego zapisu możemy wnioskować, że te plamienia przedmiesiączkowe, brudzenie świadczą o niskim poziomie progesteronu i zagrażającym poronieniu. Ostatni zapis świadczy o istniejącej jakiejś poważnym schorzeniu ginekologicznym. Skuteczność modelu Creighton ukierunkowana na odłożenie poczęcia dla par o prawidłowej płodności, tak jak i wszystkie metody, bo system Creighton służy do rozpoznawania płodności w celu zaplanowanego poczęcia, odłożonego poczęcia, czy po prostu również przy rozpoznaniu problemów ginekologicznych, prokreacyjnych i leczenia. Ale te wnioski dotyczą również innych metod naturalnego planowania rodziny. Człowiek został wyposażony w cały mechanizm, nie jest skomplikowany. Bóg nie stworzył skomplikowanej jednostki, że nie może sobie poradzić sam ze sobą. Może w sposób naprawdę czytelny i dość łatwy odczytać swój organizm, wczytać się właściwie w swój organizm i rozpoznać. I skuteczność tej metody ukierunkowana na odłożenie poczęcia dla par o prawidłowej płodności jest porównywalna z najlepszą antykoncepcją, czyli 99,5%.
a nie nosi znamiona obciążenia moralnego. Skuteczność użytkownika, czyli jeżeli wkradnie się jakiś błąd, 96,8, wszyscy możemy popełnić jakiś błąd, to jest normalne. Przy antykoncepcji też jest nośnik błędu, ale obarczony również skutkiem noszenia tej odpowiedzialności moralnej. Skuteczność modelu Creighton stosowanego w celu zaplanowania poczęcia dla par o prawidłowej płodności wzrasta w miarę użytkownika, w miarę używania tego systemu do rozpoznawania swojej płodności. Czyli krótko mówiąc, ja to ładnie ujmuję, para małżeńska staje się ekspertem od własnej płodności. I nie można płodności scedować tylko na kobietę. To jest twoja sprawa, ty coś załatw, albo właściwie ogarnij wszystko. To jest płodność wspólna małżeńska. Mężczyzna jest cały czas płodny, kobieta w ciągu cyklu przez niewielką ilość dni, więc nasza wspólna płodność małżeńska będzie opierała się na rozpoznaniu właśnie tych dni i według tego ustalenia intencji, czy są ważne powody, żeby odłożyć poczęcie, czy ukierunkować nasze współżycie na poczęcie dziecka. Skuteczność stosowania systemu Creighton dla par z niepłodnością przy użyciu samego systemu jest dość wysoka, 20-40%, czyli pary małżeńskie, które przychodzą wyedukować się i później rozpocząć leczenie, okazuje się, że czasami nawet po wielu latach borykania się z niepłodnością poczyna się dziecko już na etapie obserwacji, ale przy wdrożeniu leczenia ta skuteczność wzrasta nawet do 80% w przypadku większych problemów medycznych. Przy korzystaniu modelu w celu odłożenia poczęcia użycie dni płodnych odrzuca metodę w celu odłożenia poczęcia, a przyjmuje metodę w celu poczęcia dziecka. Ja mówię o tej naturalnej metodzie rozpoznawania płodności, ponieważ ja ją nauczam, ale ona dotyczy, to co mówię, również innych metod. To nieważne, jaką metodę naturalnego planowania rodziny para małżeńska sobie wybierze, ale musi mieć świadomość, że to nie jest nawet naturalna antykoncepcja, bo w słowie antykoncepcja jest zafałszowany, ukryty fakt działania przeciw życiu. My chcemy działać przeciw życiu. Nie chcemy dopuścić do poczęcia dziecka. Jesteśmy przeciw życiu. Co to znaczy? To znaczy, że jest świadomość współżycia i ponoszenia odpowiedzialności. Jeżeli para małżeńska planuje odłożyć poczęcie, ale współżyje w dni płodne, ona nic nie ryzykuje, mówię to słowo w cudzysłowie, z czerwoną kreską podkreślaną, nic nie ryzykuje, ona po prostu otwiera się na życie, czyli jest ta odpowiedzialność pełna. Współżyjemy w dni płodne, otwieramy się na życie. Jest ważny powód, jest choroba starszego dziecka, jest problem w rodzinie, mamy problemy finansowe, jesteśmy ludźmi rozumnymi. Płodność jest dana nam nie po to, żebyśmy się tylko rozmnażali, ale żeby był ten aspekt małżeński w pełni prokreacyjny i do budowania więzi. On nie jest niczym złym. Kościół go nie zabrania. Kościół tylko potwierdza, że dawca życia dał również płodność człowiekowi, żeby umiejętnie z niej korzystał. Również się z niej cieszył, to nic złego. Przy stosowaniu modelu Creighton nie ma niewiadomych. Każdego dnia, czy jakiejkolwiek innej metody naturalnej planowania rodziny, każdego dnia para będzie wiedziała, czy jest płodna, czy niepłodna i według tego podejmuje rozmowę, czyli w ogóle rozmawia o swojej płodności. Przy stosowaniu antykoncepcji nie ma takich rozmów. Twój czas, energia, cierpliwość, to wymaga pewnego nakładu właśnie czasu czy zaangażowania, ale inwestuje w przyszłość, w zdrowie i szczęście rodziny. Gwarantuje trwałość tej rodziny.
Powodzenie zawsze zależy od dokładnych obserwacji, dokładnego zapisywania, wypełnienia wszystkich instrukcji, wzajemnej motywacji, kochającej współpracy i wszystki ten pakiet właściwie działania. Powiedzcie, czy to nie działa w kierunku dobra, wzrastania, kreowania związku? Czy to ma działanie destrukcyjne? Na pewno nie. Wszystko, co rodzi się z wysiłkiem, szanujemy i bardzo nam na tym zależy. Czyli para małżeńska, jeżeli podjęła trud pracy nad sobą, ją nie złamie żaden problem. W przypadku antykoncepcji bardzo szybko rezygnuje się z rozwiązywania jakiegoś problemu, mówiąc, że no trudno. Nie dopasowaliśmy się może w innym związku i poszukuje się tego szczęścia cały czas, czasami bez skutku. Wszystkie te działania służą właśnie rodzinie i jego szczęściu. Łatwiejszy jest później kontakt z dziećmi i edukacja, również seksualna, dzieci, przyszłych mam, żon, córek, czyli w naszych córek. To niestedowanie znowu odpowiedzialności, że w pewnym momencie jak córka ma chłopaka i chodzi, tak zwane chodzenie, poznawanie się, to też nie jest nic złego. No to nasza odpowiedzialność w mentalności antykoncepcyjnej ogranicza się do pójścia z córką do ginekologa i zapisania środków antykoncepcyjnych. I wyszukałam takie młode, takie bardzo mądre stwierdzenie Konfucjusza, że to, co się dzieje z jednostką, ma w dużym uproszczeniu wpływ na panowanie pokoju na świecie. Naturalne planowanie rodziny okazuje się wspaniałym strażnikiem małżeństwa i rodziny. Bo kiedy serce jest uporządkowane, rozwija osobiste życie jednostki. Kiedy osobiste życie jednostki jest rozwinięte, wtedy życie rodzin jest harmonijne. Kiedy życie rodzin jest harmonijne, wtedy panuje ład w życiu narodu. Kiedy w życiu narodów panuje ład, wtedy na świecie panuje pokój. Więc czym powinna być relacja małżeńska? Seksualność, która we współczesnym świecie została zubożona tylko do genitocentrycznego obszaru? Czy ma być to relacja w pełnej osobowości seksualnej człowieka, w wymiarze duchowym, fizycznym, intelektualnym, kreatywnym, emocjonalnym? My mamy się rozwijać w całości. Para małżeńska, która stosuje naturalne metody planowania rodziny, cieszy się sobą nie tylko w wymiarze genitalnym. Nie ma problemu przekazywania sobie aktów czułości, miłości w dniach płodnych, kiedy odkładają poczęcie z ważnych powodów. Ale pracują nad tym, żeby dotyk był afirmujący, a nie pobudzający. Czyli pracujemy nad rozwojem wyższych cech osobowościowych człowieka. Nie spłycamy naszej osobowości, naszego człowieczeństwa do działania czysto instynktownego. To, co zawarło się w tej całej osobowości seksualnej, ujęte jest w takim skrócie SPICE, którego jako instruktor systemu Creighton również wykorzystuje w nauczaniu. Czyli para małżeńska, która uczy się rozpoznawania płodności, uczy się również, czasami odkrywa na nowo, bądź na świeżo, bądź dopiero poznaje cały obszar swojej seksualności. To jest takie zadziwienie, jak para kobiety, mężczyzny
mogą cieszyć się pełnią własnej seksualności. Naturalne planowanie rodziny jest strażnikiem małżeństwa i najwyższych wartości, których trzeba naprawdę bronić. Wysiliłam się na takie odniesienie, porównanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wspólnie to przeanalizujemy. Naturalna regulacja poczęć jest naturalna, zdrowa, ekologiczna, nieszkodliwa. Antykoncepcja jest zawsze sztuczna i szkodliwa. Zawsze jest szkodliwa. Naturalna regulacja poczęć nie narusza naturalnego rytmu płodności i współżycia. Para małżeńska poznaje swoją płodność, poznaje swój organizm, ale uczy się, jak go pielęgnować. Czyli jak działać w kierunku zdrowia, w kierunku życia, w kierunku lepszych własnych relacji. Antykoncepcja niszczy lub narusza naturalną płodność i współżycie. Wyłącza płodność, zaburza płodność. To nieprawda, że ona daje satysfakcję życiową. Sama jestem kobietą i bardzo zależy mi na tym, żeby swój organizm zawsze poznać i go wzmacniać, ale w sposób naturalny. I nie wyobrażam sobie, gdybym mogła powiedzieć, że jakiś środek antykoncepcyjny jest rewelacyjny i daje mi pełnię szczęścia. Owszem, kobiety być może mówią, że w jakiś sposób te środki organizują ich życie, ale gdyby mogły go zastąpić albo w ogóle wyłączyć, chętnie by to zrobiły. Kobieta ufa swojemu ciału i znaje, mąż ufa swojej żonie w przypadku naturalnych metod rozpoznawania płodności. Buduje się ogólna więź i zaufanie między małżonkami. W przypadku antykoncepcji małżonkowie ufają raczej przedmiotowi lub fabryce. Dopasowują, który środek jest najlepszy, jaka metoda jest najlepsza, dyskutują ewentualnie z lekarzem, ale na temat płodności w ogóle nie rozmawiają. Występuje w przypadku naturalnych metod pełna akceptacja kobiecości wraz z płodnością. Mąż buduje ogromny szacunek do swojej małżonki poprzez akceptowanie ją w całości wraz z płodnością. W przypadku antykoncepcji jest brak pełnej akceptacji, jest walka z płodnością. Na zasadzie, no co by tu zrobić, żeby zniszczyć jednak tą płodność, bo ona jest niewygodna. Być może pary małżeńskie do końca sobie tego nie uświadamiają, ale oni czują to zakłócenie, że to jest coś jednak nie tak. W przypadku naturalnych metod jest dzielenie odpowiedzialności małżonków za ich płodność. To nie jest sprawa tylko kobiety. W przypadku antykoncepcji nie trzeba myśleć. Jest bezpośrednia odpowiedź na popęd zawsze dostępna. W przypadku naturalne metody wymagają systematyczności i pracy nad sobą. To jest cały czas dzieło twórcze. Ono wymaga zaangażowania. A w przypadku antykoncepcji nie trzeba w ogóle właściwie przeskoczyłam. Odpowiedzialność przerzucona na kobietę i na przedmiot, nie trzeba myśleć. No, no tak, w przypadku antykoncepcji po prostu nie trzeba się zastanawiać nad tą odpowiedzialnością, bo właściwie odpowiedzialność jest po stronie
tego środka. Naturalne metody sprzyjają utrzymaniu wierności małżeńskiej, a przy antykoncepcji właściwie naturalny, w sposób taki spontaniczny otwiera się furtkę na zdradę. Szuka się coraz większych doznań i czasami porównania, a może właśnie drogą zdrady małżeńskiej osiągnę jeszcze lepszą satysfakcję. Naturalne metody sprzyjają dialogowi małżeńskiemu. Codziennie małżonkowie spoglądają w kartę, rozpoznają swoją płodność, rozmawiają na temat swojego życia, na temat swoich planów. Oczywiście to wszystko jest wsparte modlitwą i jednością z wiarą w dzieło stwórcze. Ten obszar duchowy jest dla nich bardzo ważny. Antykoncepcja często niszczy dialog na ten temat, a czasami i w innych obszarach. Antykoncepcja jest tania. Raz wyuczone metody towarzyszą przez całe życie, ewentualnie otrzymują jakieś dodatkowe instrukcje od nauczyciela czy instruktora. Natomiast w przypadku antykoncepcji no, środki są niestety wcale nie tanie. Kobiety zostawiają całą fortunę w aptekach. No i ta świadomość, że jednak jest to ogromny biznes i na kobietach zarabiają firmy farmaceutyczne naprawdę duże pieniądze. Kobieta jest niezależna i wolna, jeżeli się obserwuje, jeżeli się poznaje, jeżeli docenia swoją płodność. W przypadku antykoncepcji rodzi uzależnienie od środka. Ona nawet nie stara się poznawać siebie, ewentualnie wychwytuje nieprawidłowości, ciągle poszukuje środka lepszego, żeby coś zrobił za nią. Seksualność, zbliżenie przy stosowaniu naturalnych metod jest pełny, jest ten kontakt osobowy pełny. W przypadku antykoncepcji jest faworyzacja i skupienie uwagi na ciele, na doznaniach, na odbiorze tylko czysto fizycznych przyjemności. Współżycie jest świadome w naturalnych metodach z intencją na poczęcie lub na odłożenie. W przypadku antykoncepcji jest nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdzie trzeba pigułki lub inne środki odstawić, bo jest zalecenie, że po odstawieniu pigułki trzeba starać się ewentualnie o poczęcie, ale w odroczeniu, ja nauczając systemu mówię o półrocznym nawet. W przypadku naturalnych metod, jeżeli para małżeńska stosuje naturalne metody, to ona jakby co miesiąc celebruje swój miesiąc miodowy, radość zbliżenia, nie ma dla niej problemu radzenia sobie, albo nie istnieje w ogóle ten problem nie radzenia sobie z emocjami czy z nadmierną pobudliwością seksualną. W przypadku antykoncepcji, jeżeli pojawiają się takie sytuacje, trzeba odstawić środek, no to pojawia się również problem. I krótko mówiąc, naturalna regulacja poczęć kształtuje postawę za życiem. Za pełnym odbiorem radości życia antykoncepcja kształtuje postawę przeciw życiu. Czasami pary małżeńskie nawet sobie tego nie uświadamiają. I ja zawsze mówię, że najbardziej dla mnie przykre jest, że nawet nie starają się poznać innej prawdy i wartości, jakie niesie życie zgodne z naturalnym jej rytmem. Więc nigdy bym tutaj nie stanęła, gdyby nie oparcie mojego życia na wierze. I wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani, żeby tą bliskość poznawać, kształtować, bo jedynie ona przynosi światło i ogrom szczęścia
tak jak w wyszukanym wersecie z Ewangelii Świętego Jana, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I mój ulubiony psalm: Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego i nigdy nie zabraknie, jeżeli będę blisko Niego, czego wszystkim życzę. I chciałabym zakończyć moją prezentację. Najlepiej działa słowo świadectwo. I proszę Dawida, żeby powiedział coś. Mam na imię Dawid i chciałbym dać króciutkie świadectwo w temacie dzisiejszej prelekcji. Mam 34 lata, 12 lat jestem w związku małżeńskim z moją wspaniałą żoną Agnieszką. Mamy trójkę dzieci, Julia 10 lat i dwóch synów bliźniaków, Jan i Jakub 6 lat. Analizuję ten nasz czas małżeński i zdarzyło nam się w tym okresie korzystać z naturalnego planowania rodziny, ale też niestety były takie momenty, kiedy nie mogliśmy sobie poradzić i korzystaliśmy z antykoncepcji, a dokładnie z prezerwatyw. I taki ostatni okres dłuższy to było, gdy już mieliśmy tą trójkę dzieci, to ja sobie wymyśliłem taką teorię, że mamy już trójkę dzieci i to już nam wystarczy i po prostu tak i tak, patrząc na inne rodziny, które mają jedno dziecko lub wcale, wymyśliłem sobie teorię, że jesteśmy usprawiedliwieni, żeby korzystać z prezerwatyw i tak było, ale nie dawało nam to spokoju sumienia, tak jak analizuję teraz. I szukaliśmy po prostu czegoś, żeby to wyprostować. Zrobiliśmy z żoną kurs naturalnego planowania rodziny, na którym poznaliśmy te wszystkie zasady działania. Mimo że mieliśmy taki kurs przedmałżeński, to tak nie do końca byliśmy przekonani i po prostu strach spowodował to, że zdecydowaliśmy się na tą antykoncepcję. Dodatkowo jeszcze przypominam sobie, że żona przychodziła po każdej wizycie, na przykład ginekologa, takiej kontrolnej, a lekarz z automatu chciał wypisać jej jakieś tabletki, a ona mówi, że ona nie chce tabletek, no bo stosujemy naturalne planowanie rodziny i on nie mógł tego zrozumieć i wręcz prawie na siłę ją z jakąś receptą chciałby wysłać do domu, ale na szczęście no, tutaj w tej materii się nie poddaliśmy. No i jakieś 3-4 lata temu podjęliśmy taką decyzję, że musimy po prostu żyć zgodnie z wolą Bożą i zrezygnować z antykoncepcji. I mogę powiedzieć, że no była to bardzo dobra decyzja, chociaż niełatwa. Ja pamiętam, że modliłem się do Pana Boga o to, żeby mi po prostu pomógł, żebym znalazł siłę. I tak się stało, że na początku wydawało nam się to niemożliwością, ale udało się po prostu podjąć tą decyzję, i z którą żyjemy do dzisiaj. I mogę powiedzieć, odpowiadając na temat dzisiejszej prelekcji, czy antykoncepcja niszczy miłość małżeńską, to odpowiadam, że tak na pewno i dla mnie jest jeden argument wystarczający. Dlaczego? Ponieważ nie jest zgodna z wolą Bożą. Jeśli w miłości nie ma woli Bożej, nie ma Jego błogosławieństwa, no to według mnie ta miłość małżeńska jest zniszczona i w zupełności wystarcza mi ten jeden argument, aby podjąć taką decyzję. Mimo że są momenty niełatwe, bo wiadomo, jest ten okres wstrzemięźliwości i wtedy modlę się po prostu do Pana Jezusa, żeby pomógł mi przejść ten moment i tak się dzieje. Więc patrząc z perspektywy tych 12 lat, mogę powiedzieć i życzyć wszystkim słuchającym tych słów, że naprawdę warto podjąć tą decyzję. Wiadomo, że nie jest łatwo,
ale nikt nie mówił, że coś pięknego przychodzi z łatwością. Właśnie myślę, że warto zawalczyć i to mówię do, szczególnie do mężczyzn, abyście zawalczyli po prostu o tą czystość, o to, żeby żaden lekarz nie wcisnął waszym żonom jakiś tam recept, mówiąc, że pani jest nienormalna, mówiąc, że nie chce pani tej recepty. No myślę, że to wszystko. Dziękuję.